Na nowej obwodnicy Kłodzka w miejscu kontroli pojazdów na dojeździe drogi krajowej nr 8 od Wrocławia w stronę Kudowy-Zdroju w dniu dzisiejszym, 28 maja bieżącego roku, uroczyście otwarto nowo wybudowaną obwodnicę Kłodzka. Inżynierowie zrobili to, co do nich należało. Ta inwestycja się udała. Mogę powiedzieć krótko, skierować słowo do mieszkańców Dolnego Śląska, szczególnie ziemi kłodzkiej, szczególnie zaś tych, którzy przejeżdżają tranzytem przez ten region. Zadanie zostało wykonane. Dzisiaj bezpiecznie, przewidywalnie, komfortowo pojedziemy w sąsiedztwie Kłodzka. Panie ministrze, pani minister, panie i panowie parlamentarzyści, szanowni państwo, pozwólcie, że przeczytam list od prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, który skierował na dzisiejszą uroczystość. Szanowni państwo, to ważny dzień dla mieszkańców Dolnego Śląska i wszystkich mających na sercu rozwój naszego kraju. Zebranym na uroczystości otwarcia obwodnicy Kłodzka przesyłam serdeczne pozdrowienia i gratuluję sukcesu tej inwestycji. Mieszkańcy regionu czekali na ten odcinek bardzo długo, a przyniesie on bowiem znaczącą poprawę ich jakości życia. Obwodnica Kłodzka oznacza oszczędność czasu, podróży i kosztów paliwa. To także wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar tego malowniczego miasta, ograniczenie emisji spalin i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Korzyści, które odczują kłodczanie i podróżujący po otwarciu obwodnicy, jest wiele i wszystkie są argumentem za rozbudową sieci dróg w naszym kraju. Szanowni państwo, rząd postawił sobie za cel rozwój zrównoważony społecznie i terytorialnie. Chcemy łączyć Polskę. Nie tylko wielkie ośrodki, ale też mniejsze miejscowości. Inwestujemy w rozwój dróg lokalnych, inwestujemy w nowe mosty. Wszystko po to, by tworzyć Polskę równych szans i możliwości. Przychylam się do tych wszystkich gratulacji w imieniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ale w imieniu realizacji wszystkich priorytetów polskiego rządu. Łączymy Polskę infrastrukturalnie i gospodarczo. I to dzisiaj kolejny ważny dzień dla Dolnego Śląska. Kilka dni temu otworzyliśmy pierwszy etap obwodnicy Kępna, to po sąsiedzku Wielkopolska. Jak ważna jest S8 i jak ważna jest S11, jak ważna jest infrastruktura w Polsce, to pokazuje kolejne sukcesy, gdzie spotykamy się na uroczystym oddaniu kolejnych odcinków infrastruktury drogowej. Dla mieszkańców, dla kierowców, dla bezpieczeństwa, dla naszych pięknych, malowniczych krajobrazów, naszych miast, naszych małych ojczyzn. Bardzo ważnym elementem przy realizacji jakiejkolwiek dużej infrastrukturalnej inwestycji jest finansowanie. Przy tym projekcie akurat to finansowanie zostało zapewnione ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czyli są to pieniądze, które bezpośrednio budżet unijny dedykuje na inwestycje transportowe krajów takich jak Polska. Od momentu, kiedy Polska jest krajem członkowskim, pełnoprawnym krajem członkowskim, ale również jeszcze w okresie przedakcesyjnym, te strumienie pieniędzy pozwoliły właśnie na eliminowanie problemów transportowych, takich stricte po prostu związanych z życiem mieszkańców, poprawą ich jakości, poprawą jakości środowiska, poprawą bezpieczeństwa, ale one też, pamiętajmy o tym, przybliżają nas do naszych wschodnich sąsiadów i sprawiają, że ta Unia Europejska nie jest tylko konceptem jakimś wyimaginowanym, ideologicznym, ale jest realnym projektem, który funkcjonuje. Dzięki nawet tej inwestycji, którą dzisiaj tutaj wszyscy otwieramy i na pewno państwo jesteście z niej dumni, możliwe będzie też pobudzenie przedsiębiorczości w regionie, w makroregionie, w ogóle w krajach graniczących i to jest przejaw solidarności unijnej. To jest powód, dla którego kraje członkowskie Unii decydują się na wspomaganie tych polityk. Dziś chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność w swoim imieniu jako Dolnoślązak za tę niezwykłą inwestycję. Ona jest ważna dla mieszkańców Kłodzka, dla mieszkańców Dolnego Śląska, ale myślę, że również dla tych wszystkich, którzy uwielbiają i kochają Kotlinę Kłodzką, chcą ją odwiedzać turystycznie. Ja jestem przekonany, że ta inwestycja tą atrakcyjność turystyczną Kotliny Kłodzkiej jeszcze wzmocni. Za to bardzo dziękuję. Ja dziś tutaj przybyłem do państwa razem z panem ministrem Michałem Dworczykiem z uroczystości przekazania środków w ramach powodziówek również na drogi gminne i powiatowe. W tym roku w sumie ze wszystkich projektów jest to 140 milionów złotych na drogi gminne i powiatowe. Dzisiejszy dzień to wielki dzień dla Kłodzka. Przez lata wiele rządów mówiło o obwodnicy.
wnioskowało obwodnicy, ale to rząd Prawa i Sprawiedliwości wreszcie zrealizował obwodnicę. Jest z nami były burmistrz, który przez 8 lat był burmistrzem miasta Kłodzka, z którym miałem zaszczyt współpracować. My też wtedy, ja wtedy jeszcze jako radny powiatowy wielokrotnie wnioskowałem o to, żeby obwodnica była i dzisiaj mamy ten wielki dzień, bardzo ważny dzień dla Kłodzka i chciałem bardzo serdecznie podziękować tutaj Ministerstwu Infrastruktury za to, że mamy obwodnicę i przypomnieć jeszcze jeden mały aspekt, bo obok obwodnicy odbywa się właśnie jeszcze jedna inwestycja. Inwestycja z zrobienia tutaj przejścia dla pieszych przy ulicy Zajęczej i Leszczyny. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że Ministerstwo Infrastruktury przychyliło się tutaj do próśb mieszkańców o to, żeby jeszcze tym bardziej zapewnić bezpieczeństwo na ósemce. I panie ministrze, bardzo cieszę się tutaj na te deklaracje dotyczące naszej drogi krajowej S8. Ta droga jest dla nas kluczowa. Ta droga jest dla naszego regionu bardzo ważna i cieszę się na te deklaracje. Bardzo dziękuję i wierzę, że niedługo na przestrzeni kilku lat czeka nas kolejny wielki dzień, dzień, w którym zrealizujemy właśnie drogę krajową numer 8. Dziękuję bardzo. Jako wieloletni prezydent Świdnicy też czyniłem starania o obwodnicę w Świdnicy. No i Kłodzko nas wyprzedziło, także gratuluję, ale będziemy pewnie o Świdnicy też rozmawiać, żeby się wkomponować w te coraz większe środki finansowe przeznaczane na drogi. Dziękuję bardzo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad jest wykonawcą rządowego programu budowy dróg krajowych autostrad na najbliższe lata. Ten dzisiejszy odcinek, który tutaj dzisiaj otwieramy, jest częścią tego planu. Przypomnę krótko, że w tym planie znajduje się ponad 3000, około 3300 km nowych dróg, także Polska jest w tej chwili wielkim placem budowy. Aktualnie w realizacji mamy około 1400 km tych dróg, 400 jest na etapie przetargu, dalsze kilometry są na etapie przygotowania. O tym, że ta inwestycja jest ze wszech miar ważna, tu wcześniej moi przedmówcy mówili bardzo wiele, więc pozwólcie się Państwo, że ja tylko się może skrócę do takich kilku informacji. Jest to blisko 7-kilometrowy odcinek obwodnicy, pomagający kierowcom przejeżdżającym ominąć Kłodzko, ale również chyba mieszkańcom Kłodzka przemieszczanie się z jednej strony na drugą. W ciągu tej drogi wybudowane zostały również dwie estakady, czy wszystkich obiektów inżynierskich jest więcej, ale tu chciałem wspomnieć szczególnie o estakadzie długości 1 km nad terenem zalewowym Nysy Kłodzkiej i nad linią kolejową. Także całość jest wykonana w dobrym stanie i myślę, że będziecie Państwo z chęcią korzystali, tym bardziej, że szacowane przez nas tutaj oszczędności czasowe, o których wcześniej wspominałem, to tak spokojnie możemy liczyć na około pół godziny, a w skrajnych przypadkach, jak tutaj określili moi pracownicy, nawet mogą dochodzić do 50 minut. Obwodnica przebiega przez teren aż 6 parafii. Rozpoczynając od węzła, który łączy obwodnicę z drogą numer 8, to jest parafia Wniebowzięcia Matki Bożej Ojcowie Jezuici w Kłodzku. Potem najdłuższy odcinek tutaj, gdzie się znajdujemy, ulica Lisia, ulica Wielisławska, Zagórze, to teren właśnie mojej parafii, Podwyższenia Krzyża Świętego, to piękne osiedle Leona Kruczkowskiego w Kłodzku, ponad 5000, to jest właśnie ten teren parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Potem po przeprawie przez Nysę Kłodzką fragment parafii Krosnowice, potem parafia Żelazno księdza kanonika i łącznik przez tereny dawnego poligonu, parafia Ojców Franciszkanów, Matki Bożej Różańcowej i parafia Jaszkowa Dolna. A za nami, za górką, właśnie sanktuarium Ojców Sercanów, Stary Wielisław, sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. To tak może też wpisuje się, podobnie jak władze samorządowe mają te swoje podziały, gminy, miasta, powiatu, tak też tutaj na naszym podwórku kościelnym mamy tyle właśnie jednostek, które ta obwodnica łączy, czyli spełnia swoją funkcję. Moi drodzy, Kotlina Kłodzka jest tak piękna, że jak Pan Bóg ją stwarza, to się odpoczął.
tak mówią, jest to kraina Pana Boga. Wszędzie jest blisko i wszędzie jest pięknie. I tutaj mamy to potwierdzenie. Respice finem mówi starożytne łacińskie przysłowie. Patrz na koniec. I ten koniec jest wspaniały. Dzisiaj możemy tutaj się cieszyć. Wszyscy dzisiejsi uczestnicy dostaną też takie pewne pieśni, jak będziemy jechać. Co możemy zaśpiewać? Kiedy pytam, jaką prędkością jedziemy, każdy mówi, a różną. Nie, bezpieczną. To jest najlepsza odpowiedź. Bezpieczna, żeby dojechać. Gdy przy 80 pobłogosław Jezu drogi. Przy 100 cóż ci Jezu damy. Przy 120 liczę na Ciebie Ojcze. I uwaga, przy 120 Święty Krzysztof jest Tobą, ale tylko do prędkości 120. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaję Świętemu Piotrowi już. I moi drodzy, jeszcze następne tylko przypomnienia. Przy 150 być bliżej Ciebie chcę. Przy 170 u drzwi Twoich stoję, Panie. Przy 180 Jezus jest tu. Przy 200 witam Cię Ojcze. A przy 220 anielski orszak niech Twą duszę przyjmie. Albo niech aniołowie zawiodą Cię do raju. Na Śląsku mówią do rajku. Poświęcenia obwodnicy dokonał ksiądz Julian Rafałko, dziekan dekanatu Kłodzko. Po poświęceniu uroczyście przecięto wstęgę otwierającą obwodnicę kłodzką. Na część artystyczną składał się występ brata Andrzeja Kostrowickiego Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu. Miłości i dobroci pełne każdy dzień. Każda chwila jest pełna radości, gdy szukamy Cię wśród życia mgieł.